Nie rozumiem. Nigdzie nie ma tropów muflona. Kręcimy się w kółko. Mamy pecha. Przemoczyłem buty. Nie mogę zdjąć. A niech cię. Dołożę ci. Wiesz za co. Odbiło ci? Dostaniesz za swoje. Co cię ugryzło? Miałem go na muszce. Kogo? Muflona. Padło ci na głowę? Widziałem go. Gdzie? Tam, na szczycie. Nabijesz się ze mnie? Z nas obu. Od 2 tygodni go szukamy, a to on nas wytropił, a nie my jego. Zbierajmy manatki. Nie możemy zostać do jutra? Chcesz, to zostań. Na wiosnę odkopię tu twoje zmarznięte zwłoki. Rano się spakujemy. Poszukaj czegoś do żarcia, bo umrę z głodu. Fasolka z boczkiem raz. Bonanza. Występują. Indianie. Żyjesz? Mało mi uszy nie odpadły. Sprawdź tego złodzieja. Mamy resztki jedzenia i ostatnie naboje. Chodź tu. Jest z plemienia Szoszonów? Tak. Nosi ich przypaskę. Przemarzła. Zrobię kawę. Może jest ranna. Nie. Kawa postawi ją na nogi. Co z nią? Ta skło będzie miała dzidziusia. Niedługo.
Widziałeś ich? Żadnego śladu. Wszedłem na szczyt. Nic nie rozumiem. Dziewczyna w tym stanie powinna być ze swoimi, chyba że się zgubiła. Nie zgubiła się. Skąd wiesz? Szła szlakiem jeleni. Kierowała się na południowy wschód. Wiedziała, dokąd idzie. Szła na ziemię Pajutów? Może jej plemię chciało zdobyć parę skalpów. Nie. Szoszoni są na to za mądrzy. Wiedzą, że w tych górach może ich zaskoczyć burza śnieżna. Więc dokąd szła? Co jest na południowym wschodzie? Virginia City. Gorączka spadła. Lepiej wygląda. Jedno jest pewne. Niedługo będzie rodzić. Będzie potrzebna akuszerka. Nie widziałeś śladów Indian? Nie. Ale oni nas znajdą. Wystarczy, że się posłużą węchem. Pijesz do moich przysmaków? Strasznie cuchnie. Co to? Korzonki i dzika fasola. To karma dla bydła. Twoja kolacja. Będziesz to wcinał, póki stąd nie wyjedziemy. Pójdę coś upolować. Sieć? Musimy oszczędzać naboje. Nie możemy jeść paszy. Ale bewsztyki lubisz. I co z tego? Doceń, co krowa musi zeżreć, żebyś ty mógł zjeść bewsztyk. Wcinaj. A muszę? Nie, możesz się zagłodzić. To ma słodki smak. Szkoda, że tak śmierdzi. Rusza się. Daj wody. Rozlewasz. Trzymaj prosto kubek. Napij się. Nikt cię nie skrzywdzi. Pij. Bardzo ładnie. Tętno lepsze. Rozumie nas? Jeśli nie, to mamy kłopot. Jestem Joe Cartwright. To mój brat, Hoss. Miło mi panią poznać. Jesteśmy z Virginia City. To tam chciałaś dojść? Gdzie twoje plemię? Powiedz nam, będzie ci potrzebna pomoc. Nic z tego, nie rozumie. Albo udaje. Pomóż mi ją posadzić, musi coś zjeść. To dobre indiańskie jedzenie. Jedz. Wcale się jej nie dziwię. Nie wymądrzaj się. Mamy wielki kłopot. Jedz. Musisz nabrać sił. Nie denerwuj mnie. Zrób to dla dziecka.
Jedz powoli. Żołądek musi się przyzwyczaić. Bardzo ładnie. Widziałeś jej spojrzenie, kiedy wspomniałeś o dziecku? Ona wszystko rozumie. Każda kobieta w ciąży czuje, co jest dobre dla dziecka. Wie, że wkrótce urodzi. Na pewno. To na co czekamy? Zawieźmy ją do lekarza. Za późno. Może umrzeć po drodze. Skąd wiesz? Nie jesteś lekarzem. Wiem coś o kobietach. Raczej o krowach i o kobyłach. Musimy się szybko poduczyć. Trzeba znaleźć jakieś wyjście. Możemy ją tu zostawić. Może Indianie ją znajdą. Może. To nie nasze zmartwienie. Sama tu przyszła. Wiem. Nie znamy się na porodach. Widziałeś, jak się rodzi dziecko? Nie. Kiedy to się zacznie? Dziś? Jutro? Może za tydzień. Módlmy się, żeby nie spadł śnieg. A niech cię. Nie strzelaj, oszczędzaj naboje. Ani mi się śni. Mały Joe. Cholera. Miałeś oszczędzać naboje. Niech ten baran przestanie się na mnie gapić. Słońce ci zaszkodziło? Chodzisz z gołą głową. Jakie słońce? Jestem głodny. Cały dzień zbieram to świństwo. Miałeś uzbierać pełny kapelusz. Wszystko zeżarły jelenie. Wszędzie są ślady. Jeszcze tego brakowało. Wracamy. Trzeba pomóc dziewczynie. Jeszcze nie. Chodź. Niech cię gęś kopnie. Ładny. Mnie tak nie rozpieszczasz. Daj znać, jak będziesz przy nadziei. Weź patyki. Po co ci one? Będzie się ich trzymać, jak zacznie rodzić. Wbij na odległość jej ręki. O porodach wiemy tyle, co kot napłakał. Gdybyś o tym wiedziała, umarłabyś ze strachu. Weź szpadel. Wykop dół na żar. Wodę gotujemy na palenisku. Tu zaparzymy liście szałwi. Po co? Nie wiem. Nie wiesz, a parzysz? Tato mówił, że tak robią Indianki. Co jeszcze mówił? Że owijają niemowlę w skórki królików. I co jeszcze? Musimy znaleźć uschnięte drzewo.
Zżarte przez grzyb. Drzewo zżarte przez grzyb. Trzeba zebrać huby i zetrzeć na proszek. Zetrzeć na drobny proszek. Po co? Dziecko musi mieć zasypkę. Masz inny pomysł? Nie. Dziecko musi mieć zasypkę. Ty gdzie? Po zasypkę. Zaczekaj. Oszczędzaj naboje. Chcesz się wykąpać przed kolacją? Nie chcę umrzeć z głodu. Nazbieraj gałęzi. Ale cicho, one są bardzo płochliwe. Prawie nic nie zjadła, bo wrzuciłeś orzeszki piniowe. Są pożywne. Kaczka też. Z trudem przełknęła zupę. Jak ma zjeść kaczkę? Zaraz jej pokażę. Skąd ona szła? Ziemia Szoszonów jest 200 mil stąd. Może szedł z nią mąż i coś mu się stało? Chyba nie. Ona szła do Virginia City. Dowiemy się, jak zacznie mówić. Łap się za kaczkę. Jutro zapolujemy na króliki. Jezioro zamarzło. Jelenie zeszły już do przełęczy. Dziwne, że do niej to nie dociera.
Jej tu dobrze. Ma posłanie, dobre żarcie i dwóch głupków na każde skinienie. Nigdzie się jej nie spieszy. Indianie! O mało mnie nie zabiłeś. Ale miałeś głupią minę. Ona ma poczucie humoru. Szyku i szałwie. Jaką? Te do naparu. Ty miałeś narwać. Wszystko ja? Przestań wrzeszczeć. Zagotuj wodę. Jest woda. Postaw. Boisz się? Mniej niż ona. Opuść koce. Nigdy nie widziałeś noworodka? Ogrzej go przy ognisku. Ostrożnie. Podeprzyj mu główkę ręką. Uważaj. Nie potknij się. Moja córeczka. Wszystko z nią dobrze? Znasz angielski lepiej niż ja. Powiedz, proszę, dlaczego milczałaś? Jest zdrowa? Jak ryc. Dziecko śliczne jak z obrazka. Ale to nie córeczka. Masz chłopca. Co ci jest? Myślałem, że Indianki składają dary bogom, żeby mieć synów. Odpocznij sobie. Musisz nam dużo wyjaśnić. Alice? Przyjrzałeś się dziecku? Co mu zrobiłeś? Nic. Sam zobacz, ma niebieskie oczy. Indiańskie dzieci nie mają niebieskich oczu. Jego ojciec jest białym człowiekiem. Dziś zjemy rybę. Nie złapał się żaden królik. Ryb też nie ma. Co zrobimy? Nie wiem. Spójrz na niebo.
czyste jak kryształ. To źle? Baliśmy się, że spadnie śnieg. Już nie musimy się martwić. Słuchaj, nic nie słyszę. Żadnych ptaków, wiatru. Głucha cisza. Cały dzień tak było. Muflon też zniknął. Życie zamarło. Tato mówi, że dzikie zwierzęta czują, kiedy nadciąga burza śnieżna. Musimy jak najszybciej zejść z góry. Może jutro. Dziewczyna musi się wzmocnić. Cackamy się z nią. A ona nawet nie powiedziała, kim jest. Cartwrightowie to dżentelmeni w każdym calu. Co się jej czepiasz? Widać, ma powody, żeby milczeć. Wyduszę to z niej, zanim znowu nas w coś wrobi. Jak to zrobisz? Zobaczysz. Nie przerywaj sobie. Może raczysz nam coś powiedzieć? Daj jej spokój. Podobno znasz angielski. Chciałbym to usłyszeć. Powiedz chociaż, jak ci na imię. Traktujemy cię przyzwoicie. Mamy prawo coś o tobie wiedzieć. Dlaczego szłaś do Virginia City? Nie dręcz jej. Nie chcę mówić, to jej sprawa. To nasza sprawa. Jak Szoszoni mają mnie oskalpować, muszę wiedzieć za co. Myślisz, że od nich uciekła? Spójrz na nią. Na pewno uciekła. Gdzie to znalazłeś? W pobliżu. Nic nie mówiłeś. Chciałem zobaczyć jej minę. Może tam było od dawna. Albo od wczoraj. Widziałeś inne znaki? Nie. Może to zgubił ich samotny zwiadowca. Nie patrz na mnie z wyrzutem. Chciałem się czegoś dowiedzieć. Niczego się nie dowiedziałeś. To amulet wojownika Szoszonów. Ich kobietom nie wolno nawet na niego spojrzeć. Dlatego to biedactwo się przestraszyło. Dokąd idziesz? Wejdę na szczyt. Rozejrzę się. Przepraszam. Źle zrobiłem. Nie wiedziałem, że to wasze tabu. Chyba masz powody, żeby milczeć. Ale mnie wkurzasz. Spokojnie, to Hoss.
Wsiadłaj konie, ruszamy. Szoszoni? Burza śnieżna. Nadciąga z północy. A nie mówiłem. Musimy wiać, zanim się zacznie. Mam wrażenie, że ktoś nas śledzi. Nie, to ona napędziła nam strachu. Ona coś czuje. Ten amulet to był jakiś znak. Może. Ale teraz bardziej boję się burzy. Daleko mamy do przełęczy? 2-3 mile. Nie zdążymy przed zmrokiem. To pójdziemy po ciemku. Idź przodem, rozejrzę się. Moje dziecko. Przyniosę je. Nic mu nie jest. Odpoczniemy tu trochę. Ani śladu. Mieli wrócić tydzień temu. Joe zawsze się spóźnia. Hoss wie, że nadciąga burza. Coś im się stało. Jedziemy. A tak ci się spieszyło. Ona jest zmęczona. Ja też. Widziałeś coś? Nie. To nie są moje fantazje. Wciąż mam wrażenie, że nas obserwują. Czekają. Na co? Przecież oni wiedzą, że jest nas tylko dwóch. Nie mamy z nimi żadnych szans. Gdyby tu byli, już by się pokazali. Ona wie najlepiej. Dziś w nocy będę czuwał. Jedz kolację. O tym marzyłem. Dzika fasola i korzonki. Zrobisz coś dla mnie? Co? Nie zabieraj mnie już nigdy na polowania. Mały Joe. Little Joe. What do you want? Czego? You put that there? To twoja robota? No. Nie. No to wpadliśmy po uszy. Mówiłem, że nas śledzą. Na co czekają? Nie wiem. Nie będę tu siedział, żeby się dowiedzieć. Obudź dziewczynę. Niezły z ciebie strażnik. Tego nie zrobili Indianie. To ona chciała wyprowadzić nas w pole. A skąd się wziął nóż i te ślady? W nocy byli tu Szoszoni. Wiedziała, że nas śledzą. Bała się, że ją złapią. Nóż jest ostrzeżeniem. Mamy się nie wtrącać, ale będziemy. Zbierajmy się. Thank you.
Cześć, tato. Cześć, Adam. Martwiliście się? Wszystko wam wyjaśnimy. Musimy im pokazać, inaczej nie uwierzą. Myślałem, że macie więcej oleju w głowie. Nie mogliśmy jej tam zostawić. Musieliśmy zabrać ją do domu. To wszystko? Nie zrobiliśmy nic złego. Wtrącanie się w sprawy Indianki i jej plemienia to czysta głupota. Mieliście upolować wielkiego muflona. Mówimy o poważnych sprawach. Następnym razem przywieźcie praczkę. Nie będę prał pieluch. Co z nią, doktorze? Jest bardzo słaba. To cud, że dziecko jest zdrowe. Bo to ja pomogłem mu przyjść na świat. Ja też. Akurat. Sprawa jest poważna. Chłopcy nie wiedzą, kim ona jest, ani dlaczego Indianie chcieli ją odbić. Ojciec dziecka z pewnością jest biały. Dlatego uciekła od swoich. Dlaczego czterech Indian ryzykowało życie dla jednego dziecka? Nic więcej nie mogę zrobić. Przyślę mamkę. Dziękuję. Ostrożnie. Panie Cartwright, szybko. Co się dzieje? Dziewczyna. Ma gorączkę. Zbudź Adama. Niech przywiezie lekarza. Słyszysz mnie? Posłałem po lekarza. Powiedz, kto jest ojcem dziecka? Chciałaś go odnaleźć. Powinien być tu z tobą. Jeśli mi powiesz, sprowadzę go. Słyszysz mnie? Rozum wam odebrało? Budzicie ludzi po nocy. Powiedz panu Cartwrightowi, że przyjechał Sumner Kyle. Dobrze. A którego Cartwrighta poprosić? Bena. Przepraszam za niezapowiedzianą wizytę. Znasz Jasona? Tak. Adam wspomniał, że wróciliście do Virginia City. W czym mogę pomóc? Pomówmy w cztery oczy. Hopsing, wracaj do łóżka. Chcę prosić o przysługę. Tym razem nie będę próbował cię przekupić.
Widzę, że wyciągnąłeś wnioski. Mieliśmy odmienne zdanie, ale tylko w sprawach interesów. Nigdy osobistych. Zawsze bardzo cię szanowałem. Nie przyjechałeś tu po nocy, żeby mi kadzić. Przejdź do rzeczy. Jest u ciebie indiańska dziewczyna i dziecko. Owszem. Mój syn Jason jest ojcem dziecka. Ty też masz synów. Wiesz, co czułem, kiedy się dowiedziałem, że mój syn zadał się z Indianką. Wzięliśmy ślub. Indiańskie obrzędy. Co to za ślub? Mam inne zdanie. Na pewno ją kochałeś. Inaczej byś się z nią nie żenił. Nadal ją kocham. Ona o tym wie. Dlatego chciała mnie odnaleźć. Dlaczego ją porzuciłeś? Powiedz mu, ojcze. Wiem najlepiej, co jest dobre dla mojego syna. Ma rację. On zawsze ma rację. Od początku byliśmy przegrani. Niczego nie mogłem jej dać. Wszystko było jego. Nawet ja. Odeślij Indiankę i dziecko do jej plemienia. Dobrze zapłacę. Nie przejmuj się nią. Nie przyniesie ci wstydu. Nie wyjawiła nazwiska ojca dziecka. Nie wiedziałeś o niczym? Nie. Tak bardzo kochała twojego syna, że nie zdradziła jego nazwiska. Nie chciała sprawiać mu kłopotów, mimo że ją porzucił. Gdzie ona jest? Na górze. Jason. Jason, she's dead. Ona umarła. Jason! Kyle, you've had it all your own. Już dość, nabruździłeś. Zostaw ich w spokoju. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną zła, się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Amen. Amen. Cartwright, oddaj mi syna. Czerwony Beach jest starym człowiekiem. Jego jedyne dziecko leży tutaj. Ale jego krew płynie również w żyłach twojego syna. Nic mu nie przeszkodzi, by ci go odebrać. Panie Cartwright, proszę mi go dać. Proszę powiedzieć ojcu, że pojechałem do domu.
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Jadwiga Cichocka. Fragment Pisma Świętego według Biblii Tysiąclecia. Czytał Marek Ciunel.